Państwa, szczególnie panelistów. Jeszcze nam brakuje jednego. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz przedstawię pana profesora Krzysztofa Kawalca. Po raz pierwszy przedstawię pana profesora Tomasza Kostowskiego. Dobry. Po raz pierwszy przedstawię pana profesora Rafała Hardyckiego. I po raz pierwszy przedstawię pana profesora, pana doktora Piotra Korysia. I czekamy jeszcze na doktora Macieja Korkucia. Tematem tej drugiej sesji jest oczywiście między odrodzeniem a podobnym zniewoleniem, czyli te nawiązania, które zaczęły się pojawiać w pierwszej sesji, będziemy kontynuować. Nawiązania dotyczące w szczególności II Rzeczypospolitej. I pozwólcie Państwo, że najpierw oddam głos panu profesorowi Tomaszowi Kostowskiemu, który zajmie się tym znanym dylematem związanym z polityką Piłsudskiego w czasie rewolucji października. Proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, moje wystąpienie zatytułowałem Polska-Rosja 1919-1920 w poszukiwaniu alternatywnego scenariusza z podtytułem jeszcze takim, który zaraz objaśnię, Historia kontrfaktyczna, studium przypadku. Mianowicie w pierwszej części, której nie będę tutaj referował, no jednak wprowadziłem pewien wątek metodologiczny, którego konkluzja jest taka, że obszar, którym się dzisiaj zajmujemy, jakby od strony właśnie metodologicznej, można w nim wyróżnić trzy takie gatunki, które się z sobą łączą oczywiście, ale jednak istnieją między nimi różnice. I pierwszy z nich nazwałbym, no nie po polsku, ale nie znam innego określenia, historical fiction, i to jest widoczne często w grach, w serialach telewizyjnych, na przykład Walka o Tron świetnym takim jest przypadkiem. Drugi rodzaj to jest historia alternatywna i trzeci rodzaj to jest historia kontrfaktyczna. Różnice między tymi dwoma polegają na tym, że w przypadku historii alternatywnej przyjmuje się dosyć tak swobodnie istnienie jakiegoś punktu zwrotnego w procesie dziejowym, niespecjalnie go uzasadniając, i wychodząc od niego buduje się wtedy już taki bardzo czasami rozbudowany, a czasami skromniejszy scenariusz, inny aniżeli to, co się wydarzyło. Natomiast historia alternatywna, nazywana też historią wirtualną albo historią niebyłą, sprowadza się do skromniejszego zadania, ale za to opatrzonego no, pewnymi bardziej może twardymi wymogami, mianowicie do pytania, czy był taki punkt zwrotny, jeśli tak, to gdzie ewentualnie można go w tym procesie dziejowym znaleźć. I ja idę tym ostatnim, trzecim tropem, choć przyznaję się, że wcześniej miałem większe apetyty i większą ambicję. Może. I teraz już przechodzę do rzeczy właściwej. Mianowicie wydarzenia, o których tutaj będzie mowa, nie były jak dotąd, poza jednym przypadkiem, przedmiotem rozważań w takiej właśnie konwencji. Ten jeden przypadek, ale za to w ujęciu trzech historyków, to Bitwa Warszawska. Profesorowie Andrzej Ajmenkiel, Andrzej Garlicki i Paweł Wieczorkiewicz byli zgodni co do tego, że o sukcesie Polski zadecydował w gruncie rzeczy pewien przypadek, który nie musiał się zdarzyć. No i w związku z tym dalej kreślili scenariusze dalszego biegu wojny i jej końca z uwzględnieniem przegranej Polaków oczywiście i dalszych następstw. Czym innym jest natomiast sama krytyka polityki wschodniej Piłsudskiego, formułowana już w trakcie jej realizacji przez obóz Romana Dmowskiego, a następnie pod koniec lat 30. przez wybitnych intelektualistów, profesorów Mariana Zdziechowskiego i Adama Krzyżanowskiego. Po II wojnie światowej będzie to pełna ukrytej pasji literacka wypowiedź Józefa Mackiewicza, którą zajmiemy się nieco szerzej na koniec. Ten wybitny pisarz w swoich dwóch powieściach Zwycięstwo prowokacji oraz Lewa wolna krytykował Piłsudskiego za uchylenie się od ostatecznej rozprawy z bolszewikami, obarczając go tym samym współodpowiedzialnością za wszelkie następstwa tego faktu, łącznie z opanowaniem przez nich połowy Europy po II wojnie światowej, zbrodniami, etc. Poniższy tekst odnosi się głównie do tej właśnie kwestii, jest próbą przyjrzenia się sensowności stawianych zarzutów.
Pozostając w zgodzie z konwencją historii kontrfaktycznej, koncentruje się na poszukiwaniu zatem tego punktu zwrotnego, spełniającego odpowiednie kryteria, których listę wymienia Aleksander Demant w swoim traktacie Historia nie była, co by było, gdyby, Warszawa 99. I tu już przechodzę rzeczywiście do materii stricte historycznej, mianowicie początek historii, którą zamierzamy tutaj opowiedzieć, można by z powodzeniem umieścić czy umiejscowić w symbolicznym dla Europy i Polski, chociaż z różnych powodów, w dniu 11 listopada 1918 roku. Ten dzień nie po raz pierwszy ujawnił podział naszego kontynentu na dwie części. Zachodnia świętowała zakończenie długich, wyniszczających działań, zaczynała liczyć straty i myśleć o zabliźnianiu ran. Wschodnia Europa, w tym Polska, wkraczała w nową fazę zmagań wojennych, a także innego rodzaju starć orężnych o rewolucyjnym podłożu wewnątrz poszczególnych krajów. Największą intensywność, tak co do trwania przestrzeni, jak i wreszcie liczebności ścierających się stron, osiągnął konflikt zbrojny między odradzającą się Rzeczą Pospolitą a Rosją, czy też raczej dwoma Rosjami. Konflikt ten miał ogromne, zapewne decydujące znaczenie dla przyszłości państwa polskiego, dla jego istnienia wręcz, wywarł również bardzo duży wpływ na sytuację wewnętrzną Rosji, jej kształt przestrzenny, a przede wszystkim ideologiczny format. Zatem punktem wyjścia dla naszych rozważań, w których koncentrować się będziemy z konieczności wokół osoby, naczelnika państwa ówczesnego, Józefa Piłsudskiego, niech będzie tutaj teraz dany opis sytuacji w naszej części kontynentu jesienią 18 roku. Oto pomiędzy małą, bo złożoną z kongresówki, to niecałej, i Galicji Zachodniej, i słabą, bo dopiero budzącą się do niepodległego bytu Polską, a rozdartą wewnętrznym konfliktem między białymi a czerwonymi Rosją, rozciągały się niezmiernie i niezmiennie rozległe obszary do rzeczy Niemna, przy Prypeci i Dniepru. Były to litewsko-białorusko-ukraińskie ziemie, niegdyś części I Rzeczpospolitej, i były one w przeszłości już przedmiotem sporu i rywalizacji między państwem polsko-litewskim a Moskwą. Nie będę tutaj przypominał tych fragmentów znanych. Teraz w listopadzie 1918 roku, przystępując do budowy nowej polskiej państwowości w gruntownie zmienionych warunkach i okolicznościach, taką geopolityczną nierównowagę postanowił odmienić Piłsudski. Dostrzegał bowiem pojawienie się w tym dziejowym momencie wyjątkowej i zapewne niepowtarzalnej szansy dla Polski, której niepodjęcie z racji niesionego przez nią ogromnego ryzyka byłoby niewybaczalnym przez potomnych błędem. W tym miejscu poczynić wypada też ważną uwagę metodologiczną, mianowicie otóż o swoich zamierzeniach marszałek mówił wówczas, a także później, bardzo rzadko, zazwyczaj w ścisłym gronie najbliższych współpracowników, a i to fragmentarycznie, prawie wcale o tym nie pisał. Stąd też historycy, zarówno życzliwi mu, jak i przeciwnie, nastawienie niechętnie lub wrogo, skazani są jedynie na próby rekonstrukcji jego wizji, a przy niemal całkowitym braku miarodajnych informacji źródłowych nie trudno było błędy interpretacyjne. Nic dziwnego, że na tym tle zrodziły się trzy próby wyjaśnienia sensu działań marszałka w latach 1918-21, czyli w całym tym okresie. Po pierwsze, motywowany klasowo podbój, będący równocześnie częścią antybolszewickiej interwencji Zachodu Antanty. Po drugie, Federacja Wschodnioeuropejska, podbudowana częściowo ideologią socjalistyczną. Po trzecie, najdalej i najśmielej idzie interpretacja trzecia, zakładająca, że właściwym celem Piłsudskiego było stworzenie polskiego, jak nazywa autor tej koncepcji Andrzej Nowak, Imperium Dominu. Cała sprawa rozegrała się w dwóch odsłonach. Odsłona pierwsza. Ta pierwsza próba, która nas tutaj będzie zajmować, pierwsza próba sił, rozegrała się między kwietniem a listopadem 1919
2015 roku. Może nie od rzeczy będzie tutaj powiedzieć, czy przypomnieć, czy uświadomić sobie, że człowiek, który podjął tę grę, czyli naczelnik państwa Józef Piłsudski, to po pierwsze spadkobierca tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i obszar, na którym przyszło działać mu, stanowił dla niego bliższą ojczyznę nie tylko w sensie geograficznym, ale także w sensie sentymentalnym, ideowym. Po drugie, Józef Piłsudski to wybitny socjalista, walczący przez lata z caratem, którego prostą kontynuacją była dla niego Białorusja. I w taką bardziej zdecydowaną fazę działań wojennych, na kształtującym się dopiero froncie litewsko-białoruskim, polskie oddziały wkroczyły w kwietniu 19 roku, prowadząc ofensywę na Wilno i potem kontynuując ją dalej w kierunku północno-wschodnim, takim białoruskim można powiedzieć. Cele tej militarnej ofensywy zostały zrealizowane stosunkowo niezbyt wysokim kosztem. Latem polskie oddziały dotarły bez większych przeszkód do Mińska i dalej jeszcze, wypierając z obszaru dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego bolszewików. Ale na tym koniec. Litwa i większość Białorusi znalazła się pod kontrolą polskiego wojska, ale znacznie gorzej było natomiast z ważniejszą w gruncie rzeczy polityczną stroną tej operacji. Tereny te można było co najwyżej dalej okupować, ale nie było jednak jak i z kim budować na nich nowego geopolitycznego ładu, co było właściwą treścią tego militarnego przedsięwzięcia. Piękna odezwa marszałka skierowana do jego ziomków, obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, pozostała praktycznie bez tego. A tymczasem to oni właśnie mieli teraz zgodnie z koncepcją Piłsudskiego przystąpić aktywnie do budowania struktur państwowych na tym obszarze. Stało się jednak inaczej. I to jest zarazem pierwszy realny punkt w tym realizowanym z rozmachem projekcie, w przypadku którego warto postawić pytanie, czy mogło być inaczej. Jedynym narodem w tym rejonie w pełni zdeterminowanym do budowy własnego państwa byli, oprócz Finów oczywiście, Litwini. Kłopot w tym, że już od pół wieku fundowali oni swoją nowoczesną tożsamość narodową nie na wrogości do Rosji i Rosjan, ale Polski i Polaków. Tendencja taka zresztą utrzymuje się i obecnie. Tymczasem bez współpracy z Litwą, nie dającą się żadną miarą ogłaskawić, nawet za cenę rezygnacji z Wilna przy pewnych warunkach, pierwotna koncepcja odbudowy w jakiejś postaci pierwszej Rzeczpospolitej, o ile oczywiście trafnie ją odczytujemy, straciła sens. Ostatecznym gwoździem do trumny tej idei było niepowodzenie dwóch nieskoordynowanych z sobą polskich akcji podjętych pod koniec sierpnia 19 roku, kilkudniowego powstania sejmińskiego oraz przygotowywanego przez polską organizację wojskową przewrotu politycznego w Kownie, do którego w ogóle nie dało się zresztą zainicjować. Po tych incydentach o żadnej współpracy polsko-litewskiej nie mogło być już mowy. Ewentualne powodzenie zamachu, w wyniku którego w stolicy Republiki Litewskiej zostałby zainstalowany propolski rząd, co mieści się w naszych poszukiwaniach alternatywnych rozwiązań, nie mogło z pewnością przemienić Litwinów w sojuszników Polski i stworzyć podstawy do trwałej współpracy. Mimo braku sukcesu na tym odcinku, rosnąca szybko w siłę w polska strona dysponowała w ocenie Piłsudskiego potencjałem umożliwiającym dalsze działania na wschodzie, w tym także militarne. Tak odczytuję fragment najważniejszej wypowiedzi, jaka wówczas padła z jego ust, mianowicie 31 lipca w Belwederze w rozmowie z hrabią Michałem Kosakowskim, który zapisał ją w niewydanej dotychczas części swojego arcyciekawego diariusza. Wypowiedź Piłsudskiego była rodzajem takiego instruktażu w związku z powierzoną Kosakowskiemu misją specjalną nawiązania kontaktu z bolszewikami. Odnosiła się zaś do sytuacji militarnej, ale przede wszystkim politycznej po sukcesach wiosenno-letniej kampanii na kierunku litewsko-białoruskim. Jeśli zatem gdzieś szukać klucza do wizji Piłsudskiego w zakresie ówczesnej polityki wschodniej, to ta wypowiedź była moim zdaniem jej najbliższa. Marszałek był wprawdzie wizjonerem, ale równocześnie potrafił postępować na wskroś
pragmatycznie i dlatego trzeba to właśnie wiązać z momentem, a nie z jakąś trwałą, niezmienną perspektywą. Ze względu na wagę tej wypowiedzi przytoczę jej najistotniejszy fragment w całości. A więc pan marszałek mówił, tak dalej polityki prowadzić nie można. Jak to? Mamy takie nieoczekiwane chwile, taką wspaniałą okazję do dokonania na wschodzie rzeczy wielkich, zajęcia miejsca Rosji, tylko z odmiennymi hasłami i wahamy się. Boimy się dokonać czynów śmiałych, choćby wbrew koalicji, podczas gdy tą drogą możemy dać sobie radę wbrew takim wrogom jak Niemcy czy mafia żydowska w Republice Sowieckiej. I tu podkreślenie teraz moje. Siły Rosji nie boję się. Gdybym teraz chciał, szedłbym teraz choćby do Moskwy i nikt by mnie nie zdołał i nikt by nie zdołał przeciwstawić się myśli. Trzeba jednak, to jest dalszy ciąg Piłsudskiego, trzeba jednak to wyraźnie wiedzieć, czego się chce i do czego się dąży. Oglądając się na humory cudze, niczego nie zrobimy. Zginę raczej, jeśli bym z czasem miał rozpaczać, że mi zabrakło odwagi do wyzyskania może jedynej okazji wskrzeszenia całej wielkiej i potężnej Polski. I tu już przerywam cytat, który jeszcze pewien fragment mam zanotowany. Piłsudski najwyraźniej uważał zatem, że dotychczasową, taką ofensywną w oczach przeciwników, a w oczach krytyków ekspansjonistyczną strategię, można i warto nadal kontynuować. Dodajmy tu jednak od razu, że tak optymistycznej oceny nie podzielał na przykład dowódca frontu litewsko-białoruskiego generał Stanisław Szeptycki, który uważał, że wojsko już po prostu jest wyczerpane, niedożywione. Niedozbrojony. Jaki jednak miał być ostateczny polityczny cel tych ewentualnych działań? Działania wojenne na froncie polsko-bolszewickim nadal trwały, ale od zajęcia Mińska miały one charakter lokalny i można się zastanawiać, czy nie były w istocie pozorowane. Wydaje się, że ich jedynym celem było trzymanie bolszewików na dystans, oczekiwaniu na ostateczne wewnętrzne rozstrzygnięcie w samej Rosji. Przedłużająca się wojna domowa, niezależnie od przebiegu, osłabiała dawne imperium, co było dla Polski korzystne w perspektywie nieodległego frontalnego starcia. Podczas kolejnej rozmowy z Kosakowskim 13 listopada, odnosząc się do wojny domowej w Rosji, Piłsudski mówił: dławcie się, pijcie się, nic mnie to nie obchodzi, o ile interesy Polski nie są tu zahaczone. Jednak ostateczny rezultat starcia białych i czerwonych nie był dla losów Polski, dla jej interesu właśnie rzeczą całkowicie obojętną i Piłsudski brał to bardzo poważnie pod uwagę. Wczesną jesienią 19 roku istniały jeszcze szanse, że ofensywa Armii Ochotniczej generała Antona Denikina na Moskwę zakończy się powodzeniem. Czy były one na tyle duże, by się angażować po ich stronie? I przede wszystkim, czy zduszenie bolszewików może przynieść Polsce wymierne korzyści, w imię których podjęta zostałaby cała operacja? Oto pytania, na które musiał teraz odpowiedzieć Piłsudski. W obu przypadkach jego konkluzja była negatywna. Szanse na zwycięstwo białych były jego zdaniem nikłe z racji popełnianych przez nich stale tych samych błędów, a jeszcze bardziej stanowczo brzmiała jego odpowiedź na drugie pytanie, mianowicie po zwycięstwie białych, dążących niezmiennie do odbudowy jedimo i niedzielimoj Rosji, Polska może liczyć co najwyżej status powiększonej nieco o byłą Galicję Zachodnią Kongresówki, bez ziem na wschodzie, ale i na zachodzie. Z całą pewnością nie będzie też odgrywała taka Polska żadnej samodzielnej roli politycznej na wschodzie Europy, czyli tu, gdzie jest jej miejsce. Praktycznym efektem tych przemyśleń było wstrzymanie wszelkich działań na froncie litewsko-białoruskim przez polskie wojsko, o czym został poinformowany na początku listopada przedstawiciel bolszewików Julian Maklewski. Pozwoliło to na wycofanie z frontu około 40 do 50 tysięcy czerwonoarmistów i użycie ich do walki przeciw Denikinowi, co zapewne przyspieszyło ostatecznie jego pokonanie. Inna możliwość, czysto teoretyczna również, którą jednak dla porządku wypada tu odnotować, to pójście z bolszewikami przeciw białym. Ale co dalej po niechybnym wówczas rozbiciu sił carskich generałów?
co warte byłyby wówczas wysuwane przez bolszewików nęcące skądinąd deklaracje o możliwości wytyczenia granicy zgodnej z polskimi życzeniami, obejmujące duże skupiska Polaków i na Białorusi, i na Ukrainie. Rosja, także bolszewicka, w żadnym wypadku nie mogła się zgodzić na utratę swego spichlerza, a bez Ukrainy cała konstrukcja polskiego wschodu traciła sens. W rezultacie Piłsudski, pomimo presji ze strony antybolszewickiej Ententy, zdecydował wstrzymać dalsze operacje przeciw Armii Czerwonej. Cena tej decyzji czasowej neutralności była jednak niemała. Dalsze ewentualne akcje na wschodzie nie mogły już liczyć nawet na pozorowane wsparcie ze strony Zachodu. Odsłona druga. Wobec niepowodzenia pierwotnej koncepcji na przełomie XIX i XX roku dojrzewa inny plan, mający już ograniczony zasięg zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i politycznym. Z Naddniepra i Berezyny akcja miała przenieść się obecnie na Dniepr. Jej celem było, wykorzystując z jednej strony dogasającą wojnę domową, a z drugiej pospiesznie budowany sojusz z Petlurą, zajęcie wspólnymi polsko-ukraińskimi siłami obszaru Zbrucza pod Dniepr, łącznie z Kijowem, a następnie kontynuowanie już przez samych Ukraińców dalszej ofensywy na wschód w oparciu o pospiesznie budowane struktury własnego państwa. Jak wyglądała realizacja tego planu, znamy, wiemy, wobec tego nie będę go tutaj streszczał, natomiast wracam do pytania jakby przewodniego, mianowicie rozważmy, czy istniał inny, lepszy scenariusz. A więc po pierwsze zawarcie pokoju z bolszewikami jesienią 19 roku, gdyby do tego doszło, dałoby istotnie korzystniejszą, w każdym razie w sensie przebiegu, granicy na wschodzie, którą jednak moglibyśmy się cieszyć gdzieś do lipca następnego roku. W tej sytuacji realny zysk polegałby jedynie na konieczności wyprowadzenia sowieckiej agresji z podstawy cofniętej nieco bardziej na wschód oraz być może zwiększeniu zasobów mobilizacyjnych dla polskiego wojska. I druga możliwość, również o podłożu wojskowym, toczy się przecież wojna. Otóż punktem wyjścia dla realizacji tej drugiej możliwości byłoby prowadzenie bardziej energicznych działań w ramach polskiej kontrofensywy na początku września, wcześniejszym o 2 tygodnie rozegraniem decydującej w wojnie 20 roku bitwy niemeńskiej, a następnie kontynuowaniem dalszej ofensywy na wschód. Droga do Moskwy była daleka, już nie do przejścia. Bardziej energiczne działania mogły jednak dać pozytywny efekt w postaci wysuniętej dalej na wschód granicy i mogła też, i tu wracamy do kluczowej kwestii, wesprzeć ostatni krymski bastion białych i umożliwić Wranglowi stworzenie i utrzymanie tam państewka będącego ideową alternatywą Rosji bolszewików. Takiego scenariusza w Moskwie obawiano się bardzo poważnie. I możemy więc tutaj przyjąć, że, kończę już, że wsparcie Wrangla jesienią 20 roku nie godziło w polski interes narodowy, jakim kierował się wówczas Piłsudski. Przeciwnie, osłabiając Rosję bolszewicką, działało na jego korzyść. Dlaczego więc stało się inaczej? A stało się inaczej. W pierwszych dniach września naczelnik poinformował specjalnego wysłannika Wrangla o braku zainteresowania militarnym współdziałaniem. No i dwa są powody. Z jednej, może nawet trzy, mianowicie zmęczenie wojną i jednak poczucie, że nie da się nieskończoność prowadzić. Po drugie, wiara, czy brak wiary już w dostateczne siły polskie po 2 latach zmagań, a może wreszcie przypisywana mu często głęboko zakorzeniona wrogość do białych, emocja, która chwilowo wzięła górę nad umysłem. A może wreszcie, jeszcze jedna hipoteza, była to chęć, aby w obliczu niewątpliwego już niepowodzenia własnej idei i z konieczności realizowania de facto koncepcji narodowej demokracji, uczynić to rękami endeków i w najgorszej wersji, aby można było w przyszłości łatwo zaatakować takie rozwiązanie. Nie mówię tutaj już niestety o
Józefie Mackiewiczu i tylko konkluduję. Ostateczna konkluzja z tego skrótowego tutaj przeglądu sytuacji nie jest może zbyt pociągająca, bo przynajmniej mnie nie udało się stworzyć wyrazistego, spójnego scenariusza alternatywnego biegu wypadków, opartego o coś więcej niż spekulacje, a abstrahującego od twardych realiów i ograniczeń. Być może jest to kwestia ograniczenia mojej własnej wyobraźni, bo ona niewątpliwie jest ważnym czynnikiem, ważnym składnikiem w tego typu zajęcia. Ale może jest też tak, że jak zdaniem Aleksandra Demanda, wspomnianego przeze mnie, w przypadku dużych zjawisk o charakterze masowym, procesów społecznych, gdzie przypadek czy wola jednostki odgrywa stosunkowo niewielką rolę, a z takim przypadkiem mamy tutaj do czynienia, ta alternatywna historia, czy historia kontrfaktyczna jest trudna do zrealizowania. Zbyt wiele różnych okoliczności, m.in. wzajemne nastawienie Piłsudskiego i Wrangla oraz ich zaplecza, także decyzja Entente o obronie Krymu, musiałyby przybrać inną postać, aby złożyć się w efekcie na inny scenariusz tego starcia. Dziękuję bardzo.